W poprzednim odcinku mówiłem, że organizuję spotkanie ze swoimi widzami w moich terenach. Przyjechało ponad 30 osób i dla tych osób przygotowałem taką niespodziankę. Mianowicie koszyk trufli letniej. Wszyscy dostali po kilka sztuk. Mam nadzieję, że będą zadowoleni i coś sami fajnego wykombinują z tymi truflami. A tym osobom, którym nie udało się przyjechać, no trudno, niech obserwują, bo może jeszcze kiedyś coś ciekawego zorganizuję i znowu jakąś niespodziankę przygotuję. W tym filmie dowiemy się, kto wygrał konkurs poprzedniego odcinka, w którym do wygrania był Atlas Ewalda Gerharda, ale będzie jeszcze kilka innych ciekawostek, bo mam dla Was przygotowany taki gatunek, którego jeszcze nigdy nie pokazywałem. A jak przebiegało to nasze spotkanie? Wybraliśmy się w bardzo urokliwe miejsce, do źródełka rzeki Sztoły, dookoła lasy bukowe na glebach wapiennych. Udało nam się tam spotkać kilka grzybów blaszkowych, muchomor czerwieniejący czy muchomor zielonawy, o którym warto wspomnieć, bo akurat już teraz występuje. Jest odpowiedzialny za najwięcej śmiertelnych zatruć u nas w Polsce. Jest to grzyb składający się z pochwy, trzonu, pierścienia i kapelusza z blaszkami. Na kapeluszu nie dostrzeżecie żadnych łuseczek, on jest po prostu gładki, zielonawy, czasami biało-zielonawy, czasami nawet forma może być tego muchomora całkowicie biała. Pierścień na zygzakowatym trzonie jest wiszący, a u podstawy tego trzonu jest wyraźna pochwa. I te muchomory najczęściej występują w lasach liściastych, pod dębami, bukami, tam możemy na nie trafić. Muchomor zielonawy, a jego dawna nazwa muchomor sromotnikowy, w smaku będzie słodki, więc nigdy nie próbujcie grzybów na smak. Ale też moim widzom udało się trafić na kurki, czyli inaczej znany pieprznik jadalny. I te grzyby akurat w smaku na surowo są pikantne. Większość te grzyby dobrze zna. Są to grzyby o lejkowatym kształcie, ale na spodzie owocnika, czyli pod kapeluszem, dostrzeżemy tam żyłki, a nie blaszki. Gatunków pieprzników jest też bardzo dużo, ale pieprznik jadalny jest bardzo prosty, jest praktycznie cały żółty z tymi właśnie żyłkami na spodzie. Moi widzowie, którzy przybyli na to spotkanie, mieli możliwość zobaczyć sobie cztery gatunki grzybów rurkowych, takich jak modroborowik ponury, krwistoborowik purpurowy i te dwa gatunki widzieliście w poprzednim odcinku, ale myślę, że dla nich większą ciekawostką było zestawienie dwóch gatunków płowców. Jeden to płowiec pofałdowany, a drugi to płowiec jodowoformowy. Z lewej strony macie płowca pofałdowanego, a z prawej płowca jodowoformowego. Musimy sobie powiedzieć, że te dwa gatunki płowców są grzybami jadalnymi. Na pierwszy rzut oka wyglądają dość podobnie, ale zwróćcie uwagę na płowcu pofałdowanym, że ten kapelusz jest bardzo mocno pomarszczony. Czego nie dostrzeżemy na sąsiednim gatunku. Hymenofor, czyli ta spodnia część kapelusza, w tym przypadku rurkowy, i u jednego gatunku, i u drugiego jest taki żółto-cytrynowy. Trzony u obu gatunków bardzo podobnie wyglądają, z takim szpiczastym zakończeniem. I to spotkanie już jest za nami, ale od 23 sierpnia do 25 pojawię się pod Garwolinem w miejscowości Podych Błocie. Zostałem tam zaproszony przez właścicieli siedliska Stasin, żeby prowadzić warsztaty grzybowe. Informacje dotyczące tego akurat spotkania umieszczę w opisie filmu i zapraszam do odwiedzenia strony na Facebooku Siedliska Stasin. Jeśli chodzi o zagadkę, to w poprzednim odcinku pod tym filmem w komentarzach tylko dwukrotnie padła prawidłowa odpowiedź, a mianowicie mleczajowiec smaczny, dawniej znany też jako mleczaj smaczny. Mleczajowiec smaczny, Lactarius deliciosus, to grzyb jadalny należący do rodziny gołąbkowatych, Rusulaceae. Jak możecie zauważyć, sztuczna inteligencja pomyliła gatunki i opowiadała o mleczaju rydzu. A zadałem konkretne pytanie dotyczące mleczajowca smacznego. Dlatego mówiłem Wam, że trzymam za Was kciuki, może komuś uda się trafić, gdyż sztuczna inteligencja kłamie w tym przypadku. Mleczajowiec smaczny jest to naprawdę bardzo smaczny grzyb i można go jeść na surowo. Jeżeli chodzi o wielkość owocników, to zgadzało się z tym, co ta sztuczna inteligencja powiedziała, tyle że kolor mleczka oraz kolor samych owocników już jest inny. Mleczko w tym przypadku jest białe, intensywnie wylewające się z uszkodzonego owocnika, a kolor trzonu i kapelusza będzie taki orzechowy. Mleczajowiec smaczny jest to gatunek, który został opisany jako jeden z nielicznych grzybów, który możemy jeść na surowo.
Ale to nie jest jedyny gatunek, który chcę Wam pokazać w tym odcinku, bo teraz przejdziemy do naprawdę dużej ciekawostki. I pewnie zastanawiacie się, co ten Paweł znowu wymyślił. Leży w takim suchym miejscu, dookoła mnie dęby, młode dęby. Ale to miejsce jest o tyle specyficzne, że pojawił się tu bardzo rzadki gatunek. A tym gatunkiem jest promieniak wilgociomierz. On składa się z takich dwóch części jak exoperidium, czyli ta zewnętrzna warstwa, i endoperidium, czyli ta wewnętrzna warstwa. Wewnętrzną warstwą jest ta kuleczka w środku, a zewnętrzną te płatki. Młode owocniki tego gatunku, których tutaj oczywiście jeszcze nie mam, a powinny się już pokazywać, przypominają jajko, kulkę, i z czasem właśnie ta zewnętrzna warstwa pęka na takie płatki i odsłania nam tą wewnętrzną warstwę. W jaki sposób udało mi się rozpoznać, że to jest promieniak wilgociomierz? Zobaczcie, że na tych płatkach widać takie popękania. I to jest tutaj na wszystkich owocnikach. Same owocniki nie są duże, bo tak od 3 do 6 cm średnicy. Przygotowałem dla Was taki film, w którym bardzo wysuszone promieniaki, takie pozwijane, polewam wodą. Ten film jest w dużym przyspieszeniu, ale możecie zauważyć, że te ramiona przy wilgotnej pogodzie się otwierają. Ten drugi owocnik po prawej stronie może troszkę gorzej reaguje, potrzebowałby pewnie trochę więcej czasu, ale też można zauważyć, że kilka z ramion już potrafiło ruszyć. Więc przy sporych opadach deszczu zauważycie takie porozwijane gwiazdeczki na podłożu, ale w momencie, kiedy ten teren będzie wysychał i te promieniaki będą wysychały, zaczną się zamykać. Musicie przyznać, że to niezwykle widowiskowo wygląda. Na obecny moment mam tylko zeszłoroczne promieniaki, ale czekam, aż pojawią się w tym roku pierwsze młode, bo chciałbym pokazać Wam takie świeże promieniaki. Zobaczcie, jakie ciekawe zjawisko. Dookoła mnie rosną grzyby. Jest to pieprznik jadalny, potocznie znany jako kurka. Rośnie w czarcim kręgu. Takie zjawiska występują z różnymi gatunkami, no w tym przypadku właśnie z kurkami. A teraz na szybciutko jeszcze wspomnę, bo padały pytania, że w Empiku już nie można dostać tego magazynu Grzyby i Zdrowie, w którym jako redaktor jednego działu jestem ja. Opisałem tam grzyby wiosenne i podałem kilka ciekawych przepisów na te grzyby. Tylko do 9 sierpnia możecie ten magazyn zdobyć w oddziałach, gdzie działa Kolporter, i na poczcie. Jest to dosyć ciekawy magazyn, bo prowadzi go pani profesor Bożena Muszyńska, z którą powstało kilka moich ciekawych filmów. Kto nie widział, to zapraszam do tych odcinków. Ktoś kiedyś w komentarzu napisał mi, że ja zakupiłem te trufle. No jak widzicie, no nie zakupiłem, bo nie kupowałbym tych trufli, a zwłaszcza z tego powodu, że w większości te trufle lądują u moich znajomych. Część z nich przerabiam. A w jaki sposób przerabiam, to wystarczy zajrzeć do moich starszych filmów. Tam było wiele odcinków, gdzie pokazywałem, jak zbierałem te trufle, gdzie ich szukałem, co z nich robiłem. Osobiście uważam, że bardzo fajnym filmem jest film kulinarny, w którym testowałem taki przepis francuski na trufle z ogniska. Robiłem też jeszcze inne pomysły, takie jak masło truflowe czy oliwa truflowa. Trufla letnia nie jest w Polsce pod ochroną i tak naprawdę nie trzeba rozkopywać pół lasu, żeby na nie trafić, bo jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to dobrze wie, że część trufli naprawdę wystaje i bardzo łatwo je zobaczyć. Jasne, że gdybym miał psa, to z tym psem byłoby na pewno znacznie łatwiej. Pies nie potrzebuje jej widzieć, pies ją wyczuje. Dojrzała trufla letnia będzie tą glebę, czyli ten środek, miała taki brązowy. A tutaj pokażę Wam na przykładzie tych dwóch trufli. Chociaż jedna jest większa, a druga mniejsza, to zauważcie, że ta mniejsza jest bardziej dojrzała od tej większej. Tak naprawdę tutaj przy tych truflach nie rozmiar ma znaczenie, kiedy trufla jest dojrzała. Kilka z tych trufli naprawdę bardzo mocno pachnie, a smak takiej trufli to mniej więcej orzechy laskowe. Gdybym powiedział moim widzom, że dostaną taką truflę na spotkaniu razem ze mną, pewnie pojawiłoby się bardzo dużo osób. Celowo tego nie powiedziałem, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś przyjeżdża tylko i wyłącznie po darmową truflę. Chciałem, żeby to były osoby, które fascynują się grzybami i powymieniać swoimi spostrzeżeniami na temat grzybów. Powiedziałem od początku, mówiłem, że zatem jestem redaktorem, czy już nie mówiłem tego? Teraz nie. Dobra. Od początku.
Dobra, masz jedno podejście, ostatnie. A jak było na takim spotkaniu? No uważam, że bardzo, ale nie wiem, czy się nagrywa. Dobra. Dobrze widać, nie? Tak, dobrze widać. Dobra, jedziemy z koksem. I w tym roku tak samo ten koszyk trufli letniej chciałem Wam przedstawić, ale w tym momencie, kiedy trafiam na jakiś pomysł, co Wam powiedzieć, to zaczyna się nasilać tak wiatr, że jest po prostu dramat. Gdyby nie te trufle, to ja nie miałbym co jeść i świnie to samo, no. A ma Pan świnie? No skąd, proszę Pana, nie mam nic.